Saifullah Ashkhabov, jak w ogóle ci się dzisiaj boksowało, bo jesteś po pojedynku, w tej chwili po remisowym pojedynku, nie udało się wygrać, co zadecydowało o tym, że to był remis, a nie twoja wygrana na przykład? Boksowałem się bardzo dobrze, a remis zaważył na tym, że przespałem pierwszą rundę, rozkręciłem się po pierwszej, druga już szła po mojej myśli, trzecia tak samo. Moim zdaniem jestem wygrany, ale sędzią, zostaje sędziowanie tym, odpowiednim ludziom. Rywal o twoim zasięgu, o podobnych gabarytach i też troszeczkę podobnym chyba stylu boksowania. To był ten problem, bo wcześniej z nim przegrałeś. W tej chwili bardzo chciałeś się zrewanżować? Wiadomo, zawsze chcę się zrewanżować, zawsze chcę pokazać to, co umiem, pokazać, że jestem lepszy. Dzisiaj się nie udało, no i tyle. No. Idziemy do przodu, przepraszam. Pytałem o to rywala, czyli gdyby tych rund było więcej, to myślisz, że no, obudziłbyś się, tak mówiąc kolokwialnie? Moim zdaniem się rozkręcił, bo pierwszą rundę przespałem i zacząłem się rozkręcać w następnych. Jak było więcej rund, wydaje mi się, że wyglądało to wiele lepiej. Boks olimpijski na takiej gali dużej, gdzie są zawodowcy, to jest też taki wyznacznik, że kiedyś myślisz o tej zawodowej karierze, najpierw oczywiście amatorska, a później myślisz o tym, żeby stanąć jako zawodowiec do walk? W przyszłości zamierzam, są takie plany, przymierzam się, a zobaczymy. Zapytam jako ciekawostkę, wrócił Mike Tyson ostatnio do boksu, oglądałeś, jak Ci się podobał jego występ? Niestety nie oglądałem, bo to było o 6, 5. No o 3 się karta główna zaczynała, ile dobrze pamiętam. Ja właśnie siedziałem o 3, czekałem, ale już nie wytrzymałem i zasnąłem. Czyli nie było aż takich emocji na Mike Tysona, żeby zarywać noc? Nie. Kto w takim razie wyrwałby Cię z łóżka, żeby przesiedzieć całą noc i czekać na walkę? Jak masz jakiegoś ulubionego zawodnika? Pewnie tam, gdzie serce bije oczywiście, czyli z kraju pochodzenia, tak? Tak, no. Oglądam bardzo dużo zawodowych walk. Bardzo mi się podoba Canelo, jego styl boksowania. Bardzo dobrą ma obronę, atak. No i tyle. No. Myślisz, że wygra ten najbliższy pojedynek? Tak, no, wygra. A zmieniał kategorie wagowe i też, no... Widać, że radzi sobie w tych kategoriach wagowych, bardzo silny. No. Pamiętasz jego pewnie pojedynek z Mayweatherem? Pamiętam. No. No fenomen, no, wszystko ma, żeby dostać mistrzem świata, jest mistrzem świata i długo się pewnie utrzyma tam. Tylko nieskazitelnego rekordu nie ma, bo jednak przegrywał. Przegrał. Chyba ile raz ma? Chyba dwa, tak? Dwa? Może raz, nie wiem, muszę sprawdzić, ale z Mayweatherem na pewno przegrał, to wiemy, tak? Słuchaj, jeszcze jedno pytanie. Jak uważasz, 2020 rok bardzo trudny w ogóle dla wszystkich. Jak tobie się zakończył? Dzisiaj remisem, no można powiedzieć połowicznie, tak? Pewnie nie wszystko zostało zrealizowane, ale gdybyś mógł króciutko podsumować? W tym roku stoczyłem, to jest moja druga walka. Nie miałem okazji nigdzie boksować. Wszystkie zawody mnie odwoływali. To jest moja druga walka w tym roku. I strasznie słaby ten rok. Praktycznie nie walczyłem. Nadrabiałem sparingami, ale to nie to samo. Sparingi, a zawody, walki. Ze swoim rywalem z dzisiaj jeszcze zamierzacie toczyć, bo tych pojedynków parę macie na koncie już w tej chwili. Będzie jeszcze dogrywka? Ja z chęcią jestem za tym, za rewanżem jeszcze raz. No, z chęcią. Co ciekawe, widzę, że nie ma chyba między wami wszystkimi złej krwi, bo tutaj wszyscy zawodnicy chodzą, gdzieś tam tak się wymieniamy, że tak powiem, i nie ma jakiejś takiej negatywnej energii właśnie. No, poza ringiem jesteśmy kolegami. Porozmawiamy w ringu już inaczej. Jesteśmy wrogami. Poza ringiem, kolegami. To co, dziękujemy za wywiad. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zaczekaj chwilkę. Jak można.